Witajcie! Trochę bałagan ostatnio, słuchajcie, bo trochę nagrywam właściwie wszystkiego po trochę. Tyle zajęć i to trzeba, i tamto trzeba, i to trzeba zostawić, tamto, do tamtego trzeba podejść i właściwie nie mam jak poskładać z tego jednego całego dobrego filmu, więc nagrywam dzisiaj kolejny materiał, tym razem z wklejania węzy, bo pierwszy raz po prostu będę już to robił sam. I muszę ten, bo się szykuję w tej chwili do pierwszego miodobrania. Mam nadzieję, że jakiś tam będzie, chociaż słoiczek, to byłoby super. Bo to w końcu pierwszy i to będzie taki naprawdę, będzie wyjątkowo przez to wszystko smakował. Ale w każdym razie muszę przygotować, ponieważ jak podbiorę ramki, no to muszę coś dać pszczołom w zamian. No niestety zostało mi się tylko 4,5 węzy. Jak widzicie, muszę to dokupić. Wczoraj składałem jeszcze ramki, ponabijałem tutaj gwoździki, widzicie, drutem przeplotłem, napiąłem go jak trzeba i poukładałem węzy. Także dzisiaj zaraz się w tej chwili za to zabieram, pokażę wam jak to wygląda. O, tu włączamy, słuchajcie, sobie ten na dwójkę i będziemy wklejać, ale zrobimy to osobno, żeby nie było przejścia na drugie, nie wiadomo czy tam się coś złapie, czy się nie złapie, ale... O! Już to jest wklejone. Ale to nie powinno właściwie tu się nic dziać. I następne. Tu trzeba patrzeć cały czas, żeby to nie przetopiło się na drugą stronę. Jest już. Nie wiem, czy to dobrze wyjdzie, ale mam nadzieję, że będzie to, co trzeba. Chodzi o to po prostu, żeby tylko ta węza się nie przesuwała nigdzie i żeby się trzymała. O, jest. Tu znowu druciki. Te gwoździki właśnie służą do tego, żeby tutaj podłączyć ten prostownik. O. Jest i on tak minimalnie, słuchajcie, widzicie, się tutaj nie ma w tej chwili żadnego białego i zobaczymy, zaraz się będzie to robiło białe, gdzie w miejscu drucików i wtedy już właściwie dosyć. O, i już dosyć. I mamy wklejoną węzę na 4,5 ramkach. Pyk, gasimy, to możemy już schować. Także widzicie, sprawa poszła, można powiedzieć, błyskawicznie. Ale to nie koniec na dzisiaj, to byłoby za łatwo. Trzeba tylko tutaj pochować teraz do tej kieszonki. Nie wiem, trochę małą tą kieszonkę zrobili na te kable, bo raz, że one są grube. A jeszcze tam wyłączę. Raz, że one są grube, to jeszcze wchodzi ich aż 3 tutaj, bo 2 od przewodów i 1 od zasilania. No to widzicie, że mało miejsca, no tak wymyślili, ale ogólnie muszę powiedzieć, że zadowolony jestem z tego prostownika, bo robi dobrą robotę. Dobra, tu go na razie stawiam. Niech on sobie tutaj postoi. Węzę można zapakować, słuchajcie, do... Znaczy te ramki. Ja je na razie dam tutaj koło zetora, bo tam mam jeszcze te małe ramki, w razie czego tą nadstawkę też wezmę ze sobą. O, tutaj są te małe ramki, tu będą te. Także nadstawkę będę zakładał, może na ją nawet dzisiaj jeszcze wezmę. I będę tam coś próbował z tym zrobić. Ale o co chodzi, słuchajcie, jeszcze, bo
bo wczoraj to też taki, no coś mówię, poskładam z tego. Tu wczoraj jeszcze zrobiłem, słuchajcie, takie wykopy pod słupki. Tu powycinałem właśnie z tego ogrodzenia. To będzie robiło za zbrojenie. Jedno jest w tą stronę, drugie położę w ten sposób. O, i to będzie super zbrojone, góra, dół. Tutaj tak samo przygotowałem. No i widzicie, takie są miejsca na te, gdzie będą słupki stały. O. Tu z kolei, ponieważ tutaj będzie słupek grubszy od bramki, to oprócz tego, że to zrobię w ten sposób na krzyż, żeby to trzymało tak i tak, to tu mam jeszcze takie resztki i te poustawiam w tą stronę, w tą i w tamtą, żeby to było z każdej strony jak należy i to będzie zalane. Dzisiaj kolega przyjedzie z niwelatorem, z laserem właściwie, i złapiemy poziom najwyższy. O, tutaj to samo widzicie. I złapiemy najwyższy poziom i od tego poziomu pojadę w prawo i pojadę w lewo. Myślę, że ten słupek będzie tutaj najwyżej. Także nie będę po prostu robił tego, żeby to było wszystko w jednym poziomie, te słupki. Bo to wtedy po prostu bym musiał gdzieś tam podmurówki robić, tam gdzieś kombinacje alpejskie i tak dalej. Tak jak ukształtowanie terenu, tak to będę robił. Więc jeżeli tu jest prosto, to tu wyjdzie prosto, słuchajcie, a jeżeli tu pójdzie trochę skosem na dół, to tak będzie skosem na dół i już. No, nie będę się bawił. Jedyne co, to słupki od bramy zostaną w jednym poziomie, sznurki rozciągnę, ale to najpierw będę zakładał właśnie ten słupek albo ten. Zobaczymy po prostu, gdzie jest tutaj wyżej, ale być może ten. Pójdzie zabetonowany, wstawię go i on jak po prostu zwiąże, to już będzie ustawiony jako konkretny. Tamten przy furtce to samo i też go po prostu przykręcę i dopiero od tych dwóch słupków będę wyznaczał całą resztę i tak to po prostu pojadę. To jeśli chodzi o to ogrodzenie, to już przygotowałem. No i co jeszcze? I zaraz się wybieram, słuchajcie, do pszczół, więc... Aha, jeszcze jedno. Próbowałem robić te ule po prostu, pierwsze, ten korpus. Tu przywiozłem sobie takie te kantóweczki, listwy, łaty. No i wedle tego, co ktoś tam robił, mają one mieć 41,5 cm i wtedy się będą... Bo ja chciałem zrobić bezwręgowy, żeby tutaj tego nie robić. Bo to jest dosyć... No problem, te wręgi to po prostu, nie wiem, gdzieś tam ktoś robi daleko. Wysyłki i tak dalej, cuda na kiju, mówię, sam to zrobię. No ale okazuje się, że to nie ma 41. Bo o, zobaczcie, tu jest 42. I wtedy nie pasuje mi tutaj ramka. I ja coś takiego zrobiłem. I ramka nie wchodzi, to wam zaraz pokażę. No, tu jest ta ramka, którą złożyłem, widzicie? Zgodnie z tym, co było w internecie. I tu mam teraz ramkę wielkopolską. I teraz ona powinna się tutaj zahaczać. A ona idzie, zobaczcie, tu jest tak, a tu jest 0,5 cm zaledwie. I ja nie mam jak jej powiesić. Więc to jest coś źle. Ja muszę po prostu z 41 cm tej listewki skrócić ją o 0,5 cm i być może wtedy będzie to ten sposób pasowało. Druga sprawa, wtedy jak już jest ta ramka, to być może wezmę jakąś frezarkę, coś, i tu wyciągnę to po prostu frezarką taką tą. No muszę pomyśleć o narzędziach, bo na razie to robię bez narzędzi, a kto wie, może i zrobię ten ul bezwręgowy, bo takie możliwości też są, ale to się okaże jeszcze w praniu. Tu mi zostało jeszcze 5 ramek i te ramki też wykorzystam. Natomiast tutaj, to mówię, to nie pasuje. Tu mam to już przycięte te listewki. To są z boazerii jakiejś szerszej, po prostu z podbitki i tak dalej, czy z nadbitki. To jest, nie ma znaczenia, po prostu boazeria to boazeria i ona będzie funkcjonowała. Więc to będzie tu poukładane, podobijane. Tylko kwestia tej ramki, jak ogarnę ramkę, to zabieram się za robienie ula. I być może, bo nawet jest, słuchajcie, jeszcze taki projekt, że jeżeli okaże się, że nie mogę tego po prostu zrobić w taki sposób, żeby to był bezwręgowy, to... kurczę, nie mam tutaj... Powiedzmy, że to jest
listewka, że ona ma tu powiedzmy jest centymetr na centymetr, to wtedy po prostu dobiję ją tutaj w ten sposób gwoździkami po całości i zrobię w ten sposób ręki tak, że po prostu, żeby ten ul stanął właśnie na tym jeden, na drugim. Muszę coś pokombinować, bo to jest pierwszy ul, nie wiem, mówię, pierwszy trzeba po prostu coś porobić, coś pokombinować i potem po prostu wyjdzie każdy następny. Przy pierwszym zawsze będzie troszeczkę trudniej. A tymczasem, słuchajcie, jadę jeszcze na rekonesans, a może jeszcze tutaj zobaczę, czy coś przy tym ogrodzeniu się nie da zrobić tak, żeby to ruszyć. Przy ciągniku przy 60 jeszcze.